dzień dobry, teraz już bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Mission 100. Ostatni taniec przed Sparking Zero. Do premiery Sparking Zero zostały 3 miesiące, a ja teraz zamierzam nagrać te 100 misji, które kiedyś zacząłem nagrywać jakieś 8 lat temu, nagrałem chyba 12 odcinków i z niewiadomych przyczyn to usunąłem i przestałem nagrywać. Czemu to zrobiłem? Nie wiem, ale teraz się zreflektuję i nagram wam to. No i nie będę robił jednej misji na odcinek, tylko kilka. I oczywiście, żeby było ciekawiej, do każdej tutaj misji dodam stosowną fabułę, żebyście mieli, kochani widzowie, co słuchać, więc zapraszam do oglądania. A zaczynamy pierwszą walkę, Krain and Turtle Style. No, mamy tutaj całą drużynę żółwia. Sobie siedzą oni teraz na plaży zadowoleni, chillują sobie bombę tam na plaży. Krillan tam ogląda sobie pornole swoją matulą, o których się nie śniło, jak ją tam w studniówce w czterech ładują i tak dalej. Muten Roshi siedzi zjarany w piździety, a ten Shinhan i Chaos jako tam prawiczkowie, tam grzeczni chłopczycy siedzą i robią to, co dwaj grzeczni chłopcy LGBT ze sobą mogą robić. No nic, i niestety ten oto nieziemski przyjemny spokój postanowił zakłócić czat Piccolo. Piccolo wjechał tam i powiedział: co tu się kurwa dzieje? On się wchodzi tam i pyta się: co tu się w pizdę palec wyprawia? A Gohan, jako że w tym uniwersum już jest starszy i jest giga wkurwiony, jest giga zły, bo Piccolo tutaj go wyszkolił na Zwola. Okazało się, że tam do Cell Sagi on tam udawał, a po Cell Sadze, jak zginął Goku, to powiedział: dobra Gohan, teraz plan alfa, wdrażamy życie. Wezwał Smoka, kazał Smokowi: Smoku, zrób tu Gohana teraz złym, przejmujemy władzę nad światem. I na początku zaczęli od zrobienia porządku z tymi wieśniakami na wyspie żółwia. Swoją drogą przerzuciłem emulator ze starego komputera i coś już tutaj widzę, że ta gra trochę działa nie tak, jak powinna. A przynajmniej, nie, wydaje mi się, że FPS-y są normalnie, jest 50 FPS-ów w tej gierce, bo ta gra powinna mieć 50 FPS-ów. Ale tak jakoś wydaje mi się, a może ona tak działa, tylko ja się od tego odzwyczaję. No nic, z opcjami pobawię się w następnym odcinku. To jest odcinek testowy, pierwszy, standardowy, pierwszy odcinek. Zawsze jest fajny, klimatyczny, ale jest też przede wszystkim chujowy. I tak samo jak też nie zrobiłem testu dźwięku, czy nie są za głośno względem mojego głosu. Oczywiście mój głos ma to do tego, że zagłuszyć go może jedynie, kurde, wystrzał z czołgu. Więc to tym się z reguły nie muszę martwić, ale innego zdania są już moje bębenki w uszach, które najlepiej nie mają. Jeszcze wspominę fakt, że kompletnie zapomniałem, jak się steruje w tej grze. Mimo, nie robiłem przy przerwie od ostatniego grania Budokai Tenkaichi 3, bo ostatnio grałem chyba sobie w tamtym roku jakoś, w listopadzie, w październiku. No ale wiecie, ja bardzo dużo gram w gry anime, tutaj gram w Storma, tu gram w Kakarota, tu gram w Xenoversa zaraz, tutaj grałem jeszcze innego Dragon Balla, tutaj w jakąś Bijatykę Bleacha. No i mi się te mapowanie klawiszów za każdym razem troszkę niestety pierdzieli. No, myli się, wiecie, o co chodzi, wariaty. Dobra, zmienię się na Gohana i pojadę. I troszkę zapomniałem, jak się używa, ale spokojnie, z tym to jest jak z jazdą na rowerze. Tego się nie zapomina, a wiecie, że ja na rowerze wymiatam normalnie, robię takie, kurcze, takie triksy, jak twoja stara na róże w robocie w nocy, jak ktoś zarzuci jej 100 zł spod stołu. Więc jest po prostu moc. Ja szybko sobie zaraz przypomnę, jak to się robiło. Super Jutsu! Dlaczego do tego Krillana się nie dopchałem? Dlaczego Krillan spuszcza w pierdziel Gohanowi, to nie wiem. Ale Gohan tylko udaje, bo Gohan odpala w tym momencie Super Saiyana i Chou Makura Segi, jak się tam ten atak specjalny nazywa, i lecimy w jego stronę. Dobra, podbiję tego od pleców, go ładnie złapałem. Piękne przebicie, uderzenie w brzucho, nie weszło niestety. Przybrałem się, no troszkę się zapomniałem. Ogólnie poziom trudności w tych misjach, tych pierwszych, jest dość łatwy, ale powiem wam, od jakiejś 50 misji ten poziom trudności faktycznie w tej gierce wzrasta. No ale wiadomo, zagra się kilka walk, kuszu padnie i będzie luz. A swoją drogą, ten Team Gohan, w którym teraz gram, to jest najlepsza postać w całej gierce, ewidentnie. A przynajmniej jest jedną z lepszych postaci w całej gierce, powiem wam. Można tym, jak się walcza Super Saiyan na 1, to można robić te Chou Makura Segi, czy jakoś tam w ogóle te Chou Mare Tsugeki, jakoś tak. Te japońskie ryżowe nazwy ciężko się czytam dla takim osobom jak ja. Ale można tym spamować i na to dosłownie nie ma kozaka. Dobra, wydaje mi się, że te dźwięki są jednak za głośne. Szybka poprawa. Dobra, dałem 27.
Teraz powinno być gitara, bo te dźwięki tych wybuchów tak mi bębenki niszczą, że zaraz normalnie ja skończę jak ten Krillian rozwalony. I cyk! Explosion Wave na wejściu, ale mnie ograł Yamcha Cwaniaczyk! Yamcha to jest postać wyjątkowa. On według fanów jest strasznie w anime szmacony, choć ja ostatnio przeczytałem sobie mangę Dragon Balla podstawowego, w sensie pierwsze 12 tomów w tym full kolorze, do sagi turnieju z Piccolo. I Yamcha moim zdaniem nie był aż tak szmacony od samego początku, była to postać, która aktywnie brała udział w wydarzeniach Dragon Balla i miała jakiś tam swój w tym udział. Niestety po prostu niechlubna jego śmierć z ręki Cybermana przekreśliła jego szansę na wystąpienie na pierwszej stronie Playboya. No i trafił niestety jako mem w anime. Ejejej, dostanę ultimate'em, o kurwa! I tu przychodzimy do meritum tego, co ja o Yamchy chcę wam powiedzieć. Yamcha w grach Dragon Balla jest giga kozakiem. I ja nie mówię tylko tutaj o Budokai Tenkaichi 3. Ja mówię tutaj ogólnie o grach Dragon Balla. On we wszystkich grach Dragon Balla jest totalnym szefem. Dragon Ball FighterZ, Yamcha to jest jakiś kurwa nieśmieszny mem, a przynajmniej był. No, oczywiście potem wyszły postacie z DLC takie jak Gogeta, twój stary i ktoś tam jeszcze. I się skończyły żarty i oczywiście postacie z DLC wszystko przeważały. Aczkolwiek Yamcha im w tym niczym nie ustępował. To był potwór na samym początku. Nie wiem jak w Xenoversie, bo w Xenoversie mało się gra postaciami z anime. Raczej większość osób gra swoją postacią, tą którą sobie wykreowało. A zamienię na Gohana, wjadę z tego czołu Maretsugeki. Maretsugeki, czy ja teraz to dobrze powiedziałem? Chyba tak, chyba to... W tym momencie dobrze powiedziałem, troszkę okurkami postrzelam. No i nic, kusz już opada. Troszkę mi teleporty nie wchodzą, ale teleporty w tej gierce to wiadomo. Jak drewno w pierwszych częściach Ninja Storma, wchodzi na wyczucie, wchodzi na farta, wchodzi na dobry uśmiech. A że ja na dobry uśmiech, mając tak szpetną mordę, niestety za wiele ugrać nie mogę. No to raczej wychodzi mi tylko liczyć na farta, którego swoją drogą też za dużo nie mam. No jak byłem mały i grałem w My Fantasy, to za dużo szczęścia nie pakowałem, a to był błąd, bo teraz w moim dorosłym życiu obrywa mi się za to na każdym kroku. I niespodziankowe masenko! Dostał niespodziankowego masenko. Teraz ładny kombosik, tutaj trochę przedłużę. I cyk pod żeberko, kopniaczek, ojej, jeszcze wystał, ale kopiącego się nie leży i mamy 1-0 dla nas. Pierwsza fabuła ukończona. Ja troszkę sobie tutaj postaci customowałem, ale w tych pierwszych poziomach będę grał oczywiście na normalnymi postaciami, nie przerabianymi, bo w tej grze jest mały system RPG i można postacie sobie customizować. Ale one są przydatne dopiero później. I mamy następny, Pauzo Mountain Gate. Okejka. Gohan z Gotenem i Videl sobie chillują bombę. Tam Videl próbuje poderwać Gohana. Goten tam odkrywa masturbację. Fajnie jest tam sobie. Ale nagle niestety okazało się, że Majin Buu postanowił się w formie Kid Buu zrespić, bo zrobili to po cichaczu. Nie oznajmiali całemu światu, że skrzeszają Majin Buu. Tak po cichaczu sobie skrzeszyli tego Majin Buu i wjechał Kid Buu. I tak się okazało, że Kid Buu tutaj w naszym uniwersum ma 1 500 109 IQ i on sobie zebrał smoka i powiedział: smoku, weź mi zrób do pomocy Cfera Juniora. A Cfer Junior powiedział: gie, 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 gie. I wtedy Kid Buu do niego powiedział: a Cel Junior mu na to powiedział: gi, 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 gi. I tak oto dogadali się i rozpoczęli początek pięknej przyjaźni i zaczęli eksterminować największych skurwysynów na planecie. I zaczęli oczywiście od Gotena i Gohana, bo wiadomo, Wegety nikt nie traktuje na poważnie, bo pewnie sobie teraz w Gravity Roomie płakał jak mała dziwka. Brakowało jeszcze na dobicie Wegety, żeby jeszcze Freeza się skrzesił i Freeza mu to odpowiedział, ale Freezy w tej fabule niestety zabrakło. No dziwnie w ogóle, powiem wam, ta gierka na tym komputerze, bo ja sobie przerzuciłem na pendrive ten emulator z ROM-em ze starego kompa do nowego i tam nie optymalizowałem jeszcze ustawień pod ten komputer. Mam ustawienia emulatora pod stary, ale no dobra, grunt, że działa. Nie działa jakoś wybitnie, ale działa, nie? Jak już mówiłem. Ważne, że działa, nie? I Goten załatwiony niemal perfektem. Kid Buu to jest chyba jedna z najsilniejszych postaci w tej gierce, Imo. I mamy Videl. Ojojoj, chciałem zrobić Mystic Combination, nie weszło mi, ale reakcja szybka w czas sprawiła, że dało się to zrobić. Fajna bardzo animacja. Poleciała na glebę. Szybko się podładuje teraz. Czy uda mi się to trzech naładować? Kamecha. Nie, 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 nie! Ojojoj, teraz ona mi ograła. Tak high speed rusha z dupy strzeliła, no.
Powiem ci, Widel, nie było to miłe zagranie, nie było to miłe zagranie, ale ją pięknie teraz ja teleportem ograłem, teraz mnie ona pięknie teleportem ograła. I mamy, dobieramy się do niej, jakkolwiek źle to nie brzmi. Nie no, na taką Widel to niestety bym nie spojrzał, bo po pierwsze nie jest w moim typie, po drugie simpienie do animowanych dziewczyn to nie w Dragon Ballu, Dragon Ballu to są same tego. No poza C18, no to tam nie ma nic wartego uwagi. No, w Dragon Ball Super dodali jeszcze Kaofilię jeszcze była niezła sztuka. No i ta, kurde, ta Anielica, ta Vados, o, tamta to była szmula. No, tamta to była niezła. No ale poza tym, no to Dragon Ball akurat, jeżeli chodzi o poziom Buhay Blue, stoi dość nisko, porównując względem do innych anime. No ale shoneny nie tym mają stać, nie? To nie ten typ chińskiej bajki. Dobra, ładnie tutaj kasuje wszystkich tym kit, bo ażbym sobie zmienił na Cela Juniora, ale mówię, pokonywać ostatniego bossa jakimś tutaj Gohan Celem Juniorem, tak troszkę nie przystoi, ale w sumie co by szkodzi. I Special Beam Cannon! Ależ i ruch Piccolo, ależ ironia, załatwić ruchem swojego mistrza, którym zabił ojca Gohana. Samego Gohana, pokonam Gohana ruchem, którym jego mistrz zabił mu ojca. No X kuźwa przysłowiowe D. Gohan się troszkę musi niefajnie z tym czuć, ale nie obchodzi mnie, jak on się czuje. Obecnie to jedynie co czuję, no to moje małe cel juniorowe pięści na swojej kwadratowej kanciastej szczęce. Tą drogą, ta gierka, mimo że jest 2007 rok, to wygląda całkiem jeszcze nieźle, nie? Te postacie, mimo że tak kanciaste i tak dalej, no to całkiem spoko. No, grafika w gierkach anime się starzeje bardzo wolno i co jest na plus, a w niektórych grach od PS3 to moim zdaniem się nie starzeje wcale, chociaż akurat w przypadku Dragon Balla to gry na PS3 wyglądają jak totalne kupsztale. Faktem, nie grałem w żadną, wszystkie jedynie oglądałem, bo PS3 nie miałem, dopiero teraz się do emulatora dobrałem, ale jakoś jeszcze nie ciągnie mnie, żeby zagrać w te gierki na emulatorze po prostu. No dobra, dwie walki na odcinek, to jeszcze chyba trzecią musimy dołożyć. Oj tak, byczku, oj tak, tak. Trzeba trzecią, idzie szybko, idzie dobrze. Jak trzy walki na odcinek, mi się wydaje 30 odcinków wyjdzie, będzie sam raz. Wolf's Natural Enemy, naturalny przeciwnik wilka. O, tutaj mamy fabułę dopierdzieloną, 15 destrakcji pojedą. Jak widzimy, zebrałaś tam drużyna przegrywów, Yamcha, Saibamen, Tarles, podruba Goku i ktoś tam jeszcze. No i zebrała się ta drużyna przegrywów, zawiązała swój związek, klub PPPPP, Polska Partia Picia Piwa, i oni tam stwierdzili, że teraz będą kandydować w wyborach na prezydenta West City, ale okazało się, że w tych samych wyborach startuje nie kto inny jak... Okazało się, że w tych wyborach startuje Nappa! Nappa, wiadomo, Nappa w tym czasie był znanym reżyserem hollywoodzkim. On nagrywał piękne produkcje dla dorosłych o nagich kobietach. I wraz z nim jego głównym aktorem był Bardock. A i do jednych z głównych ról w kategorii teen drama aspirował nie kto inny jak Gohan, ale nie ten Gohan, a ten Gohan, który jest w tej grze swoją drogą useless, ale niech będzie i ten Gohan, wezmę drugiego skina. I został mi jeden punkt, jako że w tych wyborach jeszcze startował Herkules, który może i sławnym reżyserem filmów pornograficznych nie był, ale był też znaną personą w świecie Dragon Balla i miał realne szanse na wygranie tych wyborów. I tak oto mamy starcie 4-4 tutaj stronnictw politycznych. Kto wygra? No możecie się domyśleć, oczywiście, że drużyna, którą steruję ja, ale zaczynamy od walki z Yamchą i walczymy na pono. Powiem wam, początek dość nietrafiony, że się tak wyrażę, bo to może pójść, kurczę, różnie, bo Nappa jest powolny jak pewna postać z pewnej gry, znanej Ninja Stormą, i jego zaletą jest to, że ma 4 paski zdrowia, ale Yamcha, jak wiemy, no Yamcha jest z deczka OP, dobra, mogę zmienić postać, jeszcze nie mogę nawet postaci zmienić, no. Z tym to najgorzej, wezmę się, podładuję. I jazda, ale spamer, ale zrobiłem unik, dobra, to leciało po prostej, chociaż tyle. No i mam go wreszcie z bliska, wreszcie mi się dał trochę trafić, obrażeń za dużych mu niestety nie robię, ale dobra, ważne, że coś tam wchodzi. Wszedł kombosik, Vulcano Explosion, no to jest z deczka słaby atak, ale jak czasem się go dobrze trafi, zwłaszcza po takim wykonaniu pewnego kombosa, no to troszkę obrażeń to zabierze. On poza Vulcano Explosion, oj, znowu będzie strzelał, dobra, udało mi się to zblokować.
Nice, nice, nice. Zmienię postać, no, zmienię postać, bo ten Nappa to się rusza dosłownie jak mucha w smole. I mamy Bardocka! Bardock już się nie rusza jak mucha w smole. Bardock to się rusza, kurczę, jak Whis's Brothers, wiadomo. Bardock to ma ruchy jak Sasha Grey swojej młodości. Dosłownie nie wiem, czemu ja robię tyle referenc do aktorów z filmu, z fajnych filmów. Ale tak już mam, po prostu. Jak już mówiłem w poprzednim odcinku Ninja Storma z Walk Online, który właśnie nagrywałem przed chwilą, no ja podczas nagrywania to dosłownie wyłączam myślenie, no bo ja podczas nagrywania nie jestem psiemkiem, ja się transformuję w Nevi'ego. Nevi to jest mój, Nevi, ja teraz, ja jestem wewnętrznym demonem, który mieszka w ciele tego zjeba, którego teraz macie okazję oglądać na ekranie kamerki. No i po prostu ja tak mam, że ciężko mam z myśleniem, bo nie muszę myśleć, bo ja działam instynktownie, po prostu wszystkie moje ruchy to jest dyktowane po prostu wcześniejszym zaprogramowaniem przez naturę. Takim natura mojego wymiaru demonicznego mnie stworzyła i tak po prostu jestem, tak, my, tak, się, tak mamy w piekle, nie? Wiadomo, final revenge na Cybermanie. Pięknie tutaj złapaliśmy Cybermana już na wejściu. Poleciał. No, strasznie długa animacja tego ataku, no ale to jest nieważne, ważne, że jest skuteczna. Jeden pasek zdrowia. Oj, teleportuje się, teleportire niestety nie poszedł, teleportire nie wszedł tak jak powinien. Będzie piękny kombosik, o, jeszcze przewróciłem na drugą stronę i dobiłem kiblastem eleganckim. Ładny, ładny kombosik. Ogólnie Bardock to fajna postać. DLC jest do Kakarota z Bardockiem i było dość... Nie, czekaj. Mam zrobić filmik od DLC do Kakarota, bo kupiłem kiedyś wszystkie na PS4, na PS5. I wszystkie ograłem, wszystkie zrobiłem na 100%, bo jestem mega wielkim fanem Kakarota, to jest cudowna gra. No i właśnie chcę zrobić ranking z tymi DLC do Kakarota. No i niestety, mimo że Bardockiem się grało jako postacią bardzo fajnie, to DLC z Bardockiem było DLC moim zdaniem najgorszym z tych wszystkich. Ale dalej trzymało swój poziom. Oczywiście za tą cenę to powinno ono kurwa śpiewać i tańczyć, bo już pominę fakt, że te DLC są zwłaszcza na PS, to że giga drogie. No chyba, że są przeceny, ale niestety jak debil kupiłem to wszystko za pełną cenę. No ale cóż. Ale cóż, taki los, takie ceny na PlayStation są. Ale tu ładnie go kombuje, ładnie jest tutaj syn mszczony, bo wiadomo ten... Oj, będzie zderzonko! Ajaj, on nie trafił, ja nie trafiłem, no kurczę. On zezowaty, ja zezowaty. Nie trafiłem, chociaż zezowaty to wcale nie jest tak, że on nie ma cela, bo przecież on ma tak, że mu się tak wzrok samo naprowadza, więc chyba moim zdaniem ma... Nie no, to nie ma stosownej wiedzy, żeby się na ten temat wypowiedzieć, ale moim zdaniem to... Piłką do kosza by trafił. Nie oceniajmy, że są jacyś gorsi. No nic, podładuje się, może do Max Powera. No, do Max Powera to by wypadało. Zaraz będzie jeszcze Starless. Nie pamiętam fabuły filmu z Starlessem. Znaczy, pamiętam ją oczywiście w wersji upgradeowej, bo co roku sobie odświeżam Dragon Ball Oblicz. Ale co Starless, dlaczego on wygląda identycznie jak Goku? To nie, to chyba była jakaś teoria, że po prostu wojownicy niskiej klasy często tak wyglądają. Ale to wychodzi z takich Goku... Takich Goków i Bardocków to chodziło po galaktyce bardzo, bardzo wielu. No i mamy pojedynek tutaj gości, którzy wyglądają tak samo. Chociaż Starless jak na wojownika niskiej klasy to był dość słaby. No ale chyba mi się wydaje, że musimy z dziadka na wnuczka tutaj zrobić zamianę. I wpuszczamy na ring Gohana. A to jest Gohan w tej skórce. W tej skórce tego wieśniackiego Great Saiyamana. Boże, co ten Akira Toriyama świętej pamięci nieodżałowany ćpał, kiedy wymyślał tego Great Saiyamana, to ja nie wiem, chciał swoje super hero zrobić Marvela w Dragon Ballu, no to i nie wyszło, i postać Gohana to strasznie zeszmaciło, no to było, no nie wiem, ja to nigdy, ja już jako dziecko mnie ten Great Saiyaman strasznie kurczę mroził, a teraz, o teraz to jeszcze ciężko, ej, gdzie ty jesteś tutaj tego owocka, halo, nie ma wpierdalania tej jabłek podczas walki, zakaz, zaraz pokaż, bo zaraz się sędzia, pierdzieli i anuluje walkę, dyskwalifikuje, jeszcze będę musiał walczyć z tą jeszcze raz, a tego bym bardzo nie chciał. Dobra, Explosive Madam. Ty, ja pierwszy zaatakowałem. Tak jest, ja pierwszy zaatakowałem. W ogóle ten Gohan to jest strasznie słaba postać na tle jego młodszych wersji. Może chcieli zrobić jakiś po prostu twórcy referenc co do anime, że Gohan wtedy był słabszy, no ale w tej grze się tym Gohanem gra słabo. Okej, okay. Trzy walki za nami, mam nadzieję, że się odcinek podobał, mam nadzieję, że ktoś będzie... chciał to oglądać, a nawet jak nie będzie chciał, to i tak będę nagrywał takie hobby. Tak czy siak, do następnego odcineczka, trzymajcie się ciepło, cześć!